Chyba podobno działasz. To poszło. Cześć, Sylwia, witam. Jeszcze to pić powyjąć. Sebastian, witam. Tak jak mówiłem ostatnio, nie do końca widzi mi się powtarzanie tych kampanii, które miałem przerobione w Armageddon, tutaj, których mi z jakiegoś przeklętego powodu nie zajczyło. Więc uznałem, że dzisiaj przychodzę już do Shadow of Death od razu. I nie jestem pewien, od której zacząć. Logika nakazywałaby, żeby lecieć po kolei od lewej do prawej. Z drugiej strony zawsze miałem wrażenie, że te kampanie są tak podzielone, że dwie są bardziej powiązane z tą Kraponika, sępuje i ze mniej. I dlatego się zastanawiam. Cześć Pasku, witam. On ogólnie... Shadow of Death jako tako, pomimo tego, że jest drugim dodatkiem, to jest prequelem do podstawki. Więc... Sporo z tych postaci mogliśmy już poznać wydarzenia, które później się działy. A zacznę chyba od początku, od lewej. Lećmy, nowy początek, kampanię Gem. Gem przybywa do Endor wkrótce po zakończeniu wojny o sukcesję. Dla tych, którzy nie kojarzą, to była to w dużej mierze fabuła Heroesów dwójki. Najpierw pomaga jednostkom z miasta Clovergreen, potem adeptowi magii w walce z nekromantami z Daedri. Oczyścić granice. Gem musi pokonać wszystkich wrogów, nie przegrywając przy tym ani jednej bitwy. Nie może przekroczyć 10 poziomu, ale zdobyte doświadczenie, umiejętności i zaklęcia będzie mogła wykorzystać w następnym scenariuszu. Przy okazji jest to chyba pierwsza kampania jako tako, która pozwala nam wybrać poziom trudności. Możemy grać teoretycznie na najniższy, ale chciałbym wierzyć, że po tym jak miałem wprawę z poprzednimi kampaniami, to mogę się wyrobić na wysokim. Raczej będę grał na wysokim, chyba że misje będą dla mnie tego wymagały nieco więcej. To wtedy wiadomo, że nie będę miał wyboru. Najpierw schodzi, ja przekonałem tak kogoś do zakupu Neon White. No i spoko, ja też myślę o tym, mam na wyszliście, ale raczej zaczekam, aż wpadnie jakaś promka. Za pełną cenę się jeszcze wstrzymam. Zresztą mam obecnie co grać, więc raczej nie jest to problem. Zaczyna się, jak Twitcher głosi słowo do szerszy dusz. Nie jest z nami chyba aż tak źle, prawda? Że ciągle mówimy tylko ej, kupcie, right? Right? Dobra, biorę drewno, biorę rudę, lecimy. Trudno uwierzyć, że już tyle lat minęło od pokonania Archibalda i sprzymierzonych z nim nekromantów oraz zakończenia wojny o sukcesję. Od tamtych czasów moje życie jest koszmarem, pełnym potępionych duchów z całego Enrod. Mam tylko nadzieję, że moja dawna nauczycielka Amanda miała rację. Mam nadzieję, że podróż do Antagarichu uciszy duchy wojny. Och, ty naiwna, biedna kobieto. 8 miesięcy temu moja instruktorka Amanda opowiedziała mi o urządzeniu wynalezionym w Antagarichu, które może pomóc zakończyć moje nocne koszmary. Ten wynalazek nazwała namiotem medyka, jest w stanie wyleczyć wszelkiego rodzaju rany. Doszłam więc podróż Renów do Antagarichu, pokonując po drodze cały ocean, aż wreszcie przybyłam do miasta Clovergreen, gdzie udało mi się zakupić to cudo. Namioty medyka, jak się wkrótce dowiedziałam, są tu bardzo poszukiwane. Clovergreen leży na wspólnych ziemiach pomiędzy Erafią, Avli i Daejo. Obecnie ziemie te są pod władzą Erafii, ale nekromanci z Daejo wciąż je najeżdżają, a ponieważ siły militarne Erafii nie są skoro do szybkiego zajęcia się tą sprawą, burmistrz Clovergreen Delino powołał własną armię, a brakuje mu tylko doświadczonego dowódcy. Gdy Delino dowiedział się, że w Enro w czasie wojny o sukcesy byłam generałem, wezwał mnie do ratusza, aby porozmawiać ze mną o militarnych niedostatkach krainy. Zdobył moją sympatię i zgodziłem się być dowódcą w kampanii mającej na celu zniszczenie nekromantów. Nie cieszę się na myśl o kolejnej wojnie, ale czarnych magów trzeba koniecznie podtrzymać, by nie zniszczyli Erafii, tak jak zrobili to Zenrof. Bloodstained to podkreślił, w ogóle dzisiaj zrobiłem udany zakup. Ja muszę kiedyś przejść Bloodstained w wersji na kompa, mam wrażenie. Bo tak to...
Mimo wszystko na Switchu, jak ogrywałem, to trochę bolały mnie klatki, albo raczej back. Dobra, przekażę wszystko Gem, bo Gem jest naszą główną bohaterką. I... Co my tu mamy w ogóle na początek? Ważne jest to, że mamy dwa miasta na początek, to jest bardzo duży plus, bym powiedział. Rudy aż tak jako bastion nie potrzebujemy, drewno jest priorytetem bardziej, więc najpierw to obskoczę. Ja nie z tego co pamiętam, to ta kampania potrafi być trudna od samego początku, więc będę musiał uważać na to, jak mi idzie jak taką. Bo to jest tak, że ja bardzo często przychodziłem na jakichś tam niższych poziomach trudności czy coś, a jak przychodziło to do czego, to... to jest... Nie, to jest Forest, to jest Elfring, okej. To... Potrafiłem mieć swoje problemy, nawet jak miałem jakieś takie, powiedzmy, bardziej aktualne doświadczenie z grą. Myślę, że nie chcę jeść dostarcznie do koszami i gadu do czasu kicham. To brzmi jak coś, czym warto się zapytać o radę, o co właśnie chodzi. Ja pamiętam, że dość długo miałem podobne problemy i okazało się, że jestem posłuszny na trochę rzeczy. Więc może to też tego typu kwestia. Oddaj mi jeszcze te centaury, które masz. Weź to. Oddaj to pure. Warzek na razie nie muszę bić raczej. Zdaje się, jakby nie chodziło o najwyższe ustawienie, jak najpierw chodzi ładnie, może do Cinematics. Czemu nie? Rek, nie, ma wrażenie, że Blasting tak akurat nie jest wielka, bardzo potrzebuje takich ustawień. Żeby i tak dobrze wyglądać. Zgodnie ze wskazówkami Deina opadą swoją kampanię na dwóch porzuconych bastionach na północy z Clovergreen. Te zamki to dziwne połączenie przyszłości i nowoczesności. Niektóre mieszkające tu stworzenia są jak starzy przyjaciele, krasnoludy, elfy, jednorożce. W przeszłości dowodziłem też tentorami, choć wówczas posługiwały się łukami, a nie lącami. Dziwi mnie jednak, że również pogadzę, że w tej smoki jest to miasto z tym domem. To jest też nawiązanie właśnie do Heroesów dwójki, gdzie te jednostki, które w Miniagem były częścią... Jezu, nie pamiętam jak się tamto miasto nazywało, ale było mocno z elfami powiązane, to na pewno. Patrzę po zaklęcia, jest coś dobrego, ma się strzała zawsze coś, aczkolwiek... To, że mam jeden moc magii mnie bardzo niepokoi, więc raczej mógłbym niby iść na te wampiry, ale mam wrażenie, że to by się źle skończyło. Dobra, to chyba mogę ratusz. Tu Pegazy. 4 na i 5, 7 na i 5, 11, 8 giga. Akurat w tym wypadku spodziewałbym się, że najwięcej będzie zależeć od karty graficznej. Więc sprawdzić nie zaszkodzi, to na pewno. Bo co, w najgorszym wypadku okaże się, że jednak nie da rady i no, wrócisz do przednich ustawień, wszystko będzie ok. Okres szamanów. Lewnie mi się to widzi. To już będę. Mnóstwo demonów też niekoniecznie. Właśnie innych oddziałów dostajemy na starczy świetle, mam wrażenie. Tu nie będę miał klejnotów. Ja to aż jestem biedny, póki co. Nie podoba mi się to. A nawet nie podoba się to dla mnie. Ale chcę dołączyć. Każda demowa jednostka w cenie na początku. Ach. On mi elfy odbierze w przyszłej turze. O i centaury plus 5, nice. Oddawaj. Czy ja coś mogę pobić? Demony? Powinienem był w stanie pobić, też nie od tego ile ich jest. 22. Wygląda w miarę okej. Okay. Slowa niestety nie mam, mam błyskawicę.
aczkolwiek to trochę może być za mało na chwilę obecną. Czekajcie. Dada pewnie nie, co? Nope. A szkoda. Dobra, jeszcze raz lightning. O, tylko z negatywy miałem bardzo podobne wrażenie, wizualnie wygląda ładnie, bangiery. No, ja się generalnie zgadzam, że Bastion to bardzo dobry tytuł. Nie powiem, że jest pozbawiony wad, ale raczej wspominam go bardziej pozytywnie niż negatywnie. Come on. Nie zabijajcie mi. Wy odleźcie, bo skasnąłem, łatwiej mi się będzie użyć centaurami inaczej. No nice, jeszcze otworzyli. Twierdza losu. Czy mogę przestać być biedny? Proszę. Bo cierpię obecnie bardzo na niedobór wszelkiej maści pieniędzy. Ty zgadniałeś to, tam jest to... No dobra, idź po centaurę. Na razie będę próbował sobie jakkolwiek przychód ustabilizować. One nie będą chciały do mnie dołączyć, więc nie będę próbował. Przy czym stabilizacja przychodu może być trudnym wyzwaniem. Zwłaszcza, że mamy trzy miasta, tak naprawdę. Tutaj ratusz. Tutaj nie stać mnie na ratusz. Czyli mam w tej chwili 5000 naturę. Znaczy, no tak, naturę dobrze mogę. Niby nie mało, ale też mniej niż bym chciał. Nie podoba się to dla mnie. Muszę iść po kopalnię. Tylko Gemnik zaczeka w mieście, żeby kasy dostać. Tutaj iść już po elfy z powrotem. Jestem tak ciężko na tej kampanii, mam pewną trzecią misję, może nie pełną garnizonę, ale nie wiem czego realnie. Zresztą bez miasta muszę obronić bohatera, no to idę, po czym muszę zająć miasta i dać do wniosek do budynki rekrutacji. Pomyślałbym tak na logikę, że musisz zbierać z tych budynków wszystkich, aż uzbierasz jakąś armię. Ale to takie moje pierwsze, co mi przyszło na myśl. Musiałbym zobaczyć pewnie misję w akcji. Oficjalnie właśnie donieśli, że na północy zlokalizowano dwa zamki nekromantów. To one są źródłem wszelkich ataków i dopóki nie zostaną nieodebrane, na jazdy nie ustaną. Przejęcie zamków ma więc kluczowe znaczenie dla całej kampanii. No dobrze. To idźmy poużywać się ze wszystkim wokół. A, siatkę zgadnę, bo leży łzem. Tutaj mogę ratusz dobudować. Nie ja myślałem, że telefon na to robię. Jest to coś, na czym ja się często łapię, że wydaje mi się, że robię rzeczy za wolno, zwłaszcza, że mamy często gęsto bardzo delikatnie sugerowany nam jakąś ilość punktów, które możemy zdobyć. Czy ja poradzę sobie chyba z tymi ogrami, right? Nie, save play z tymi ogrami. Kapitol. Dobra, mój przyrost jest już prawie tak duży, jak może być. Więc teraz tylko rozbudowywać armię.
O, one się nie boją. To niefartowne. Zwłaszcza, że jednak ogry są całkiem silne. Wezmę je spowalnie. Szczerze mówiąc, zawsze miałem wrażenie, że Bastion ma relatywnie słabe jednostki. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że musimy się bić nekromantami. Którzy jednostki mają dużo silniejsze niż my. 209, 313. A jolo. This is fine. Magia powietrza. Im więcej magii na magach, tym lepiej. I tego się trzymajmy. Ulepszmy sobie elfy. Tutaj centaury. Jadu. Coś chrypie dzisiaj. Nie podoba mi się to. Jakby nie wydaje mi się, żebym był chory, ale też jakaś taka chrypka mnie wypadła. Weź i daj te elfy. I w sumie pierśni też. Iść po centaury, bo są za darmo. Dobra, zjaw się mnie boi. Co tu jest na dole? Zielony klucznik na pewno. O, mogłem tego nie przemyśleć. Ja trochę elfów potacę. Trochę dużo elfów potacę. Nie myślałem, że ode mnie nie uciekną, powiem szczerze. Nie wiem czemu tak myślałem w sumie. Pewnie dlatego, że jak już do nich podejdziemy, to one mi absolutnie nic nie zrobią. Au. Nie chciałem tego robić. To chciałem zrobić. O. Sad trochę wpadł, ale przeboleje to. Mnóstwo obserwatorów. Powinienem dać radę? Znaki zapytania. Zagajnik. Zagajnik. Elfy. Oho, widziałem, że ich bohater już tam łazi. I tak mi się to nie podoba. O, oni też nie chcą uciekać. Taaa, to było zbyt optymistyczne. Ale dobra, będę miał kryształy. Kryształy będę potrzebował, jeżeli będę chciał smoki robić w tej misji. A nie wykluczam, że będzie to coś, co chcę robić jako tako. Tego pozdalu boję się otwierać, żeby przypadkiem nie zostać napadniętym z drugiej strony. Więc na razie chyba się trzymam. Co wysłać? Magiczne źródło na klejnie klejnotów. To zagajnik. Czy on... O Boże, on już tu przychodzi. Czy on jest silny? O, shit. Zaczyna się najzabawniejsza część tej kampanii, I guess. Miejcie to, w której oni bardzo szybko mają silne jednostki. A on tu będzie wchodził. Nie jestem pewien, na ile ja mogę się z nim bić, to jest najgorsze. Tak samo jak bardzo nie podoba mi się to, że jestem dosłownie o dzień od tego. Od... Znaczy o jedną kratkę od wejścia tutaj. Bo tak to mógł sobie manę zagenerować, a tak to niestety nie da rady. Dobra, stój tu. Czy on zajmie miasto? Niestety tak. Dobra, muszę sobie to ulepszyć co nieco. I teraz co ja stąd chcę wziąć? Lepiej drzewce, bo są w miarę tankowate. Ile to masz manę? 6x25. Mało strasznie. Jak na to, że to magiczna bohaterka, to bardzo mało. A mogę to w sumie wszystko wykupić, jak tak patrzę. Myślałem, że się nie wyrobię z kasą. Ale da radę. Okej, okay, teraz pytanie. Powinienem być w stanie z tym wygrać, tak patrząc na czyste twerki. Jedyne, co mnie może podtrzymać przed wyganą, to gdyby się okazało, że i bohater ma jakoś dużo statów. A chciałbym wierzyć, że nie. Dajcie mi wierzyć, że nie.
On nawet siedzi w tym mieście i z tego co widzę nie zbudował żadnej twierdzy ani nic takiego. No jest to silny bohater, jeżeli chodzi o statę. Co będzie to dawało problemy. Na szczęście używa dość słabych zaklęć. Zaczekam, może wyjdą. A jeżeli by chcieli wychodzić, to bezpieczniej mi jest, żeby ten... żeby móc czymś strzelić. A propos. Nice. Będę miał otwartą bramę, co zauważalnie ułatwi mi robotę. To za to mi nie ułatwi roboty. Wampirycz, to się opłaci. Jolo. Trzy zmartwychwstały. Chyba chcę zabić czarnych rycerzy. Czarni rycerze zawsze stanowią problem. A. Dobra, mam biznes. Hejst. Hejst, dużo szkieletów chcę zabić. Czekaj. Dużo ich przeżyje? Za dużo. Myślałem, że może zabiję ich na tyle, żeby elfy mogły strzelić, ale nie zapowiada się, chyba że kasnale dużo zdadzą. Jeden duży plus jest taki, że ich bohater z tego miasta nie ucieknie, więc jeżeli jego staty się biorą z jakiegokolwiek artefaktu, to przejmę ten artefakt. Płaszcz, zbroja, lędźwie. No dobrze. Magia wody. Skąd on miał jednorożce? To mnie nie pokoi. Dobra, weź zaczekaj w tym mieście, bo teraz już mam zauważalnie więcej wiedzy, więc będę miał dużo many, a jednak jako postać magiczna przydałoby się coś z tym robić. Dobra, to masz ich wiedzieć w sumie. A najlepiej to ogarnąć te. A najlepiej to było ogarnąć... kopalnię, które mi zabrali. Dobra, zobaczmy, co tam się kryje takiego. Tu jest bastion jeden. Który bardzo szybko się złoży, na szczęście. Skąd oni wyszli? Bo on stąd jakoś przyszedł. To zastanawiam się, którędy on tu przyszedł. Przez podziemia? Dobra, krzyżowca ucieka. Grupa rycerzy też chyba powinna uciec, mam nadzieję przynajmniej. Tutaj więcej nie wykombinuję niestety. Mogę co najwyżej skarbce pokupować. Aczkolwiek skarbce dość długo się wracają, więc to też mnie zastanawia. Ta, oni stąd musieli przejść. I nie jestem pewien, czy chcę tam iść na razie. W takim razie. Ale jeszcze się nie boją. Wiecie co? Ja pójdę tędy. O, widziałem, jak drugi bohater wychodzi z drugiego miejsca. Nie podoba mi się to. Parę diabłów. Uczeni też się nie boją. Nice. A propos. Chciałbym tu poogarniać tu artefakty. To no właśnie, czarnice, że będą mnie mocno boleć. Nie wiem, czy jest jakaś jednostka na ich pierze, którą uznałbym za równie silną jak czarnice, że powiem szczerze. Ja wiem, że w zamian za to nieumarli mają bardzo słaby siódmy tier, ale... Nie będę kłamał, że jak walczę z zechłakami, to zawsze się boję akurat tych... Akurat... Czarnych rycerzy najbardziej? O. Au. Wait. A jak widać na załączonym. Dobra,
Mistrz mądrość, wezmę sobie tarczę. On tu wejdzie i znowu mi zajmie miasto. Zobacz, szansa zabić się pustaka. Ojej, to w Heroesach dwójce duchy tak działały, z tego co pamiętam. Że mogł. To, nie, to dżiny. Duchy mogły po zabiciu dodać zabite jednostki do staka. A dżiny ubijały o połowę. Wczoraj przejeżdżałem przez małą osadę i miałem okropne poczucie déjà vu. Przede mną przez osadę przejechał nekromanta prowadząc żniwa, czyli werbunek do swojej obmierzłej armii. Ich werbunek oznacza wybicie całej ludności, a następnie skrzeszenie wszystkich szkieletów lub zombie. Jedyne ciała, których nie mogą wykorzystać, to ciała dzieci, gdyż są za małe i tym samym nieprzydatne. Oczywiście ludzie nie są jedynymi ofiarami, bo będą pozbawione właściwie prędzej czy później i zdecznie zgodę i pragnienia. Chowałem dzieci i uwolniłem zwierzęta, które jeszcze żyły. Prawdziwie wstrząsające jest to, że martwe dzieci należy uznać za szczęśliwe. Ich dusze osiągnęły ze światy, gdy tymczasem umęczone duszy dorosłych są przywiązane do ich martwych ciał, niezdolne zaznać spokoju, dopóki ciało nie zostanie zniszczone. Gdzie pan tych ludzi? Czemu ich nie bronił? Te ziemie należą podobno do Erafii, ale nie widziałem żadnej zorganizowanej siły, która próbowałaby powstrzymać nekromantów. Czyż nie wiedzą, że wróg nie ustanie w wysiłkach, dopóki choć jeden człowiek pozostanie żywy? O boy. Naszyjnik nawigatora w misji bez żadnej wody. Witamina zdaje się relatywnie słaba. Chyba. 25%. No to moje, wydaje mi się, że w tych. Że w. Dwójce to było 50-50. O Boże, to będzie paskudne. Jeżeli zobaczę, że on gdzieś idzie, tym bohaterem do kogoś z moich miast, to spróbuję. Wtedy walczyć, znaczy spróbuję wykupić jednostki, o tak powiem. Ale nie znam się na to. Więc na razie chyba jest tak zwany this is fine moment. Tutaj na szczęście nic nie wykupili, tak naprawdę. Jest jeden, jest skurwysyn tam. On chyba ma specjalizację w wskrzeszaniu, jeżeli dobrze pamiętam. W sensie w tym wskrzeszaniu nie umarłych, bo jest rozróżnienie, że jest reanimacja i wskrzeszenie, jeżeli dobrze pamiętam. I on ma w tej na nieumarłych. I jeżeli odpowiednio się nastakuje, to potrafi mieć absurdalne wręcz twerki. Co ja chcę? Wydaje się, że chcę hełm sobie kupić. Ja go nie kupiłem. Bo reszta artefaktów będzie raczej słabsza od tego, co... Nieważne, jeszcze ten... Jeszcze klatka będzie ok. No i dobra. Mamy teraz dużo statystyk generalnie. Jedy magów na trzecim. Może jakieś fajne zakręcia? Niekoniecznie. Oczywiście fala śmierci mają. Dlaczego nie jestem zdziwiony? Dobra, zaczekam tu i spróbuję przejść do tego. Ktoś tam łazi, nie podoba mi się to. Nie jestem pewien, czy powinienem tu zostać, czy powinienem iść tam. Odbijać swoje miasto. Spróbuję podejść i odbić swoje miasto. Nawet jeżeli oni teraz zajmą mi to z powrotem. Godzinę przed zapadnięciem nocy wybrałem się do lasu z niewielkim patrolem. Nietoperze szybowały w wieczornym powietrzu, polując na wadę. Nagle zaczęły poruszać się w bardziej zorganizowany sposób, otoczyły nas i zamieniły się w alpy. Wyjady wrzasnęły, elfy zawyły, z ziemi wyłoniła się prosić stadła i wciągnęła mojego konia. Jeszcze na kolanach ściągnąłem błyskawice z nieba, by rozbić zjawiające się wśród moich kasnoludów. Jednorożce zaszarżywały bijając ogi w alpy. O kilka metrów dalej szkielety zasztartowały jednak z moich druidów. Niebo eksplodowało, gdy feniksy spłynęły ogniem na skrzydłach na resztki mapier szkieletów. Nekromata rzucił ostatnie zakręcie i rzucił się do ucieczki. Podrywałem się na nogi, często się zabrzydzanie wściekłości. Tym razem nekromata zapłacił do modelstwa zabitych. Władza znajomego uniosła ramiona wysłać błyskawice i zatrzymać uciekającego nekromantę i już pogrążony we śnie obóz. Pani? Zaprosiłem wartownik. Miałem sen, odpowiedziałem. Tylko sen.
Właściwie koszmar. Wszystko w porządku, dziękuję. Właśnie tak zastanawiałem się, czemu jednostki mi tak bardzo nie pasują, a to było po prostu wspomnienie z Heroesów Dwójki, gdzie te jednostki były zauważalne i no Boże, jak patrzę na to, co oni tam mają, to tak stada zbudowali, nie podoba mi się to. Tak, mnie sklep. What the fuck do you mean? Ile ty masz jeszcze raz? 6 mocy magii? To nie będzie fajna walka. To będzie wszystko, tylko nie fajna walka. Zaczekaj. Chciałbym, żeby oni stamtąd to wychodzili, ale pewnie nie będą wychodzić, póki mają strzelaj. Będą wychodzić? O mój Boże, oni wychodzą. Oni grają w głupi sposób. Dzięki Bogu, że oni grają w głupi sposób. Co ja bym zrobił bez głupiego jej? Ta część mnie bardzo niepokoi, 104 zdechlaki. Chyba strzelką. Wycofaj się. Ile macie? 4, raz, 2, 3, 4, czyli nie przejdą, zaczekaj. Też kiedy wyjdą stamtąd, czy nie wyjdą? Chyba nie planują. Aha, najwyraźniej planują jednak. Bąk. Bąk. Ach. No i mówię, muszę coś z tymi ożywieńcami zrobić, bo... Ożywieńce są trochę jak krasnoludy. Nie są silni, ale jest ich zdecydowanie za dużo. I przez to są bardzo upierdliwi. Plus są bardzo wytrzymali. Jak na standardy nekromanckie. Dobra, co im zostało? Jeszcze te 4. Trochę cel będzie, ale to przeboleje. Koczułka i kapseta. Mistrzowska medie wodę. Nice. Wydaje mi się, że skoczę po jednostki. Jeszcze raz i mogę ruszać dalej. Oni pewnie to miasto zajmą teraz, ale jest fajnie. I teraz to miasto zajmą. To nie ma za bardzo trzeba robić tak naprawdę. Bo tego nie zajmę. Mogę co najwyżej tu uciec. Nie, że nie będę potrzebował drugiego bohatera, szczerze mówiąc. Tak się powoli zastanawiam. Płatność cokolwiek za... Weź. Proszę. W tym mieście jesteś w tym. Co mówicie, że... Nie, tu nic nie ma, czyli tylko tam to już ma. No dobrze. Czy on mnie złapie, to mnie zastanawia. Ja, niestety tak. Ja tego nie wygrywam generalnie. Więc nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca. Ta, dam szybko walkę. Bo za wiele tam różnicy by to nie zrobiło. Widzę, że to będzie jedna z tych irytujących misji, gdzie oni po prostu biegają z milionami jednostek. I nie podoba mi się to. Ach. Chyba tak się zastanawiam teraz. Czy Mefala będzie w stanie, jak sobie ulepszy jednostki, pójść tak jakby jako ta moja druga bohaterka? Jaka część mnie chce powiedzieć, że tak, ale głowy sobie uciąć nie dam. Nie, ale serio to, że oni biegają z tymi bohaterami, jest tak frustrujące. Eee...
Tak, sprawdzę. I spróbujemy tu ruszyć. Wiedza losu jest stracona tak naprawdę, chyba że zrobimy coś takiego, ale nie stawiam się z bazą. No nieważne, bo chyba uciekają ode mnie. To bardzo mi jest ich... Oh, Jesus! Ach, mam pecha. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Skoczę tu po jednostki. Czy to coś jest ciekawego? Wezmę elfę. I tylko elfę? Tylko elfę. I lecę do nich. Czy to coś więcej mogę? Nie, koniecznie mogę to najwyżej poulepszać. To najpierw... Dobra. Mogę wszystko, mogę wszystko. Szybka. Zastanawiam się, czy nie będę zmuszony wejść do podziemi tylko po to, żeby im zlikwidować, jak się nazywa, ten budynek do rekrutacji czarnych rycerzy, bo to im zwiększa przyrost na tyle, że to może być problematyczne. Zastanawiam się, ciekawa sytuacja, przed chwilą ta pampitura trwa dobre półtorej minuty. O yes! To jest ten moment, gdzie aż się to się jakoś odkryje, typu nie oglądaj duchów przeciwnika. To jest ten silny bohater i jest to zamek. Nie podoba mi się to. Ale z drugiej strony kiedyś muszę go pobić. Na szczęście bohater jest relatywnie słaby. 150, 230. Zastanawiam się, gdzie najbardziej mi się opatrzy. Chyba to. O! Otwierała mi bramę doskonale. To bardzo mi jest ich strony. Albo mi się wydaje, albo w następnej turze będę miał dość ładny krąg zimna. Nie, wydaje mi się. Nie będzie aż tak ładny, jakbym chciał. Bo myślałem, że... Tu mi wejdzie na 3 jednostki, a tylko na 2. Ten jeden tak boli. A, bo oni jeszcze już więcej mają w klasie. Zapomniałem. Więc nawet nie jest tak, że byłem jakiś bardzo pchowy. Pytanie 230-235. Jest bardzo mało światła, tym bardziej opłaca mi się rzucać błyskawicę. Dobra, kolejne miasto zajęte. Pytanie? Kojarzę, że było mówione o dwóch nekropoliach jako tako. I dlatego się zastanawiam, czy oni cokolwiek jeszcze mają. Jaka część mnie ma nadzieję, że już nie, ale jednocześnie pewnie być nie mogę. Wczoraj się na to spotkałem Clancy'ego, strażnika, który ma układ z jednorożcami. Jego panem jest Lord Avery o imieniu Fayette. Szybko zaprzyjaźniliśmy się ze sobą. Ja opowiedziałem mu o swoim moich czystym Enof i czarodziejach, a on Avery i druidach oraz strażnikach. Clancy najprawdopodobniej... coś odłączyłem, nie podoba mi się to. Clancy najprawdopodobniej prowadzi na spolnych ziemiach, aby wyjaśnić przyczynę z Daiji. Chociaż nie powiedział tego wprost.
Powiedziałam mu, że pomagam wojskom Skowergin w kanaśnie umarłych najeźdźców. Obawiam się, że zbyt dosadnie wyraziłem swoją dezaprobatę. No bo to teraz pytanie, bo oni mają jeszcze trzecie miasto. Niestety. Tak mi się wydawało. No bo tutaj wydaje mi się, że mogę ich po prostu pobić. To nie jest autobarkadier. Zastanawiałem się, czy może, ale uznałem, że ten że za dużo trochę tych rycerzy śmierci mają. Nie mówię, że tego nie biegam, ale chciałbym ograniczyć te typy możliwości. Nice, bardzo ładnie weszło. Jedno rzucę może. Nice. Chciałem powiedzieć, że może zabije i akurat wyszło tak, jakbym chciał. Dobra. Podstawowe finanse, dowodzenie, partnerstwo. Jezu, dużo tego weszło. Czy on... Naprawdę. Dobra. Gdzie jest targowiska? Bo wydaje mi się, że powoli kończymy tę misję, więc chciałbym w miarę możliwości te zgarnąć. Jak ono się nazywa? Zaklęcia na następną misję. Dobrze myślę? Jeszcze nie. Nie wiem, czy oni podziemia, jak nie mieli bohatera, nie. Czyli to jeszcze nie koniec. Interesujące. Zgaduję, że w takim razie tam jeszcze jedno miasto będzie. Tak bym przynajmniej podejrzewał. Tak to wygląda. Się przekaż wszystkie jednostki tak dla bezpieczeństwa. On naprawdę to zrobił. Pure unadulterated spite. Czerwony przegrywa. Łatwo. Te misje mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że trzeba robić odpowiednio szybko, bo przeciwnik zaczyna ze zbyt dużą liczbą miast i jeżeli damy mu się rozbudować, to przewaga jakościowa jednostek nekropolii wyjdzie za bardzo na naszą niekorzyść. Dlatego nie chciałem, powiedzmy, czekać, budować sobie w każdym mieście najwyższego poziomu gildii magów, szukać wszystkich rodzajów budynków do statów, jak tutaj na przykład. Bo uznałem, że może mi się to za bardzo odbić. Gę musi zdobyć amulet Gę, że nie przegrywałem przy tym żadnej bitwy. Bohaterowie nie mogą awansować powyżej 15 poziomu. Gę mi klęsk i zachowają zdobyte doświadczenie, umiejętności i zakręcie w następnym scenariuszu. Drewno... drewno. Wiem, że moc jest... Aż w sumie, może jednak. Chciałem powiedzieć, że drewno... Nie no, zaczynając z wami, ja stanie z tego pamiętam, więc potrzebuję drewna. Spotkałam czarodzieja imieniem Sandro, który prowadzi badania związane ze zwalczaniem nekromancji. Pracuje nad stworzeniem magicznego amuletu, który utrzyma umarłych w ryzach i chce zapłacić mi olbrzymią sumę w złocie za odnalezienie potrzebnych mu elementów. Uważa mnie chyba za jakąś najemniczkę. Ale dziwnie jakoś tego dialogu brzmi, jakby był tak gorzej nagrywany. A nie, zresztą z jednym miastem, jestem laki. Powiedziałem klasjemu o tym, że podjęłam się pomóc adeptowi magii Sando odnaleźć amulet Gabarza. Potrzebny jego panu Etikowi. Za probatą pogłaskowała się po drodze, gdy wyjaśniała, że amulet posłuży do badania na zapobieganie nekromancji i milem nie zaskoczył ofiarę swoją pomoc. Odpowiedziałam, że za dość przyjmę jego wsparcie, jeśli tylko będzie pamiętał, że to on pomaga wypełnić mi zadanie, a nie odwrotnie. Zapewnił mnie, że bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę, a następnie próbował powiedzieć parę ciepłych słów o mojej kampanii dla Clovergreen, co tylko doprowadziło mnie do śmiechu. Pochlebca. A czegoż można spodziewać się po człowieku, który potrafi oczarować jednorożce?
Tak jak sama nazwa wskazuje, znaczy sama nazwa, same dialogi wskazują, specjalności Okonasiego są jednorożce. Tylko niestety nie dostajemy ich na początku, bo to było zbyt dobre. Nie podoba mi się to znajdowanie drogi, ale ma logistykę, więc nie będę narzekał. Przy okazji jest on tym bardziej fizycznym bohaterem, w porównaniu do tego, że gama jest magiczna. Więc wydaje mi się, że to może być jedna z tych misji, gdzie mogę chcieć Clancy'em oddawać większość jednostek, a gem, żeby miała tylko tyle, żeby mogła tak naprawdę ogarniać jakieś walki bez ryzyka tego, że umrę na przykład, bo zabili mnie jedną i zaskodanie spele zadziałają. Wiem, że gdzieś to z tym, co właśnie zrobiłem, ale chcę jak najszybciej dać, tak. A nie byłem pewien, czy bez tego sobie poradzę. Więc teraz mogę już Clancy'emu oddać swojego. Nauczników na pewno się nie będę zapuszczał tak szybko. To nie. Na wampiry. Jest grupa niby. Ale że jak są zrzucone, powiem szczerze. No i że ja tutaj pójdę. Teoretycznie nie są zrzucone źle, ale wydaje mi się, że to ile mam na krasnali może być niewystarczające, żebym przeżył. O, ile namiotu medyka się dobierają. Dziesięć, nie radę. Sam sobie zabiłem namiot medyka. Nie podoba mi się to. Nawet nie blisko. Nie było to choćby zbliżone do bycia blisko. I nie dajcie sobie mówić, że jest jakkolwiek inaczej. Według Sandra amulet Gabarza znajduje się na północy, północny wschód od zamku Clifty, strzeżonego przez hordę upiornych smoków. Absolutnie nie podoba mi się to, co słyszę. Bateliszki dla samej lunety mi nie zależy, żeby iść. To jest jakieś miasto w zamku, jeżeli dobrze widziałem. Też nie jestem przekonany, czy aż tak bardzo jest to dobry pomysł, ale lepiej jest mieć jakiekolwiek miasto, I guess. Strzał? A nie, to działa na nikogo. Nice. Szkoda, że nie mam jeszcze eksperckiej magii ziemi. Przydałaby mi się tutaj. A tak to póki co muszę polegać na tym, że krem zimna będzie robił dobrą robotę. Tutaj łucznicy i zbrojni powinien dać radę. Podkreślam, co powinienem, jeden by the way. Ta i tutaj jest czwarty dzień, tak blisko. Czy będę w stanie pobić to i to? Chyba tak. Tutaj same staty bohatera powinny mnie wykierować. Tak, zdecydowanie. Bez sad w ogóle. No
No i dobra, mam już trzy miasta, to jest dużym progresem. A jako, że to Clancy, to może zobaczyć. Ła, tak, przyda się. Nieironicznie się przyda, moim zdaniem. Trochę więcej łuczników. Niby paru. Zobaczę, jak to wyjdzie. Najwyżej bardzo szybko się wycofam z tego pomysłu. Dobra, jak dalej stoimy? Kuźnia. Tutaj karczma, tutaj rada miasta. Ale mi będzie drewna brakować, ja już to czuję. Czuję, że to będzie wycofywanie się z pomysłu. Powiem tak, nie jestem przekonany, czy to jest tego warte. Cztery, trochę dużo, no ale nie mogę przytywać za każdym razem, bo coś poszło nie do końca po mojej myśli. Paru czarnych rycerzy, tego się nie tykam. A i co złego może się stać? W najgorszym wypadku okaże się, że zaraz przyjdą do mnie nekromanci i mnie kompletnie upierdolono. To niby mówicie tak, jakby to było coś wielkiego i okropnego. Jeżeli tak staracie sprawę, to rzeczywiście może być też wielkiego i okropnego, ej? Gram czeka na mannę. Więcej łuczników. No, na wszystkie jednostki nie jest, czy i to jest paskustwo. Błagam, powiedzcie, że będzie to... myślałem, że kopalnia złota jakaś się trafi. Wszystko będzie tutaj Sergio. Nie będę kłamał, jest to coś, czego się obawiam. Tak szybkie są mumie? W miarę wolne. Spotkanie się nie stało w miarę. Przecież no powiem szczerze, jeżeli ustawiałeś takich tutaj, to aż się płaci. Zrobię sobie krzywdę teraz. Przez taki mispiki jak ten przed chwilą. Grupa arcyjszy, to za to już się na pewno nie zrobiłem. Zasługuję. 100% zasługiwania. Nie mogę być zły za to, że jestem wyśmiewany po czymś takim. Kuźnia... kuźnia... co my tu jeszcze mamy? Znaczy niedużo i to jest ten problem. Zaczekaj to na mannę. Mnóstwo harpi wiedźm. O mój Boże! Jebane morale. To mi tak nie wchodzi. Może jeszcze one nie stoją w zasięgu. Zaraz cały czas zmieni się w krypu. Nie na potęstwo. Ale wiem na pewno, że to za to oznacza, że nie mogę iść na miniaturę w tym momencie. Bo trochę za bardzo mnie to blało. Ty czekasz na manę, tak. Tam chodzi nekromanta, co mi się nie podoba. Woli też nauczyć się basenie jak w domu. Przyzwyczaiłem się nawet do smoków. Jedynie drzewce wywołują we mnie pewne poczucie niepewności. To nic osobistego, są bardzo mili. Też przypominają mi o przyszłości, o której wolałaby inaczej zapomnieć. Nie widziałem chodzących drzew, od kiedy była małą dziewczynką. Ja nigdy nie widziałem chodzących drzew. Kram zimna. Wait, wait.
Kolejny krąg. O, magia to jeszcze, plus jeden, nice. Zobacz się tam. Czy ja mogę coś sensownego teraz wymyślić? Dawno zgarniałem już w tym tygodniu, więc to nie. To by się jednostki przydały. To by się Gilia mago przydała do ratusza. Mam tylko nadzieję, że tamten bohater nie stwierdzi nagle, że sobie wyjdzie i zdejmie mi ten. Zdejmie mi gem. Bo akurat biega tu z małą ilością jednostek. Jak wygląda moja sytuacja? Podejrzewam, że chujowo, ale stabilnie jest bardzo dobrym opisem. Są skarbce niby, ale... Właśnie jest niewiele rzeczy, które mogę zajść teraz, mam wrażenie. Muszę badać się jeszcze na kolejny tydzień. Daj sobie kup książkę może. Chyba, że teraz mogę iść po te minotaury. Aczkolwiek powiem szczerze, że mam wrażenie, że w tym wypadku lepiej by się gęsta wzięła. Więc chyba tak zrobię. Jakieś dodatkowe jednostki? Nie. Teraz spróbuję stadele machnąć, żeby mieć więcej armii na przyszły tydzień. Klans i weź się oddaj wszystko na chwilę. Czy to jest plus jeden? Plus jeden? Tak. Ale to obejdę się bez... To zdaje 150, to zdaje 140... Naprawdę? One jeszcze żyją. To trochę niepokojące. Au. Trochę centaurów straty też czuję. Przez trochę mam na myśli za dużo. Z drugiej strony wiedziałem, na co się pisze, a potrzebuję po prostu korony. Dobra, odbieraj armię. Jest siódmy dzień. Co ty chcesz właściwie sobie zostawić? Ty weź sobie zostaw może Pegasy. I Krasnale, o. To mi się wydaje tak niesamowitą opcją. Ty zaczekasz na to. Czy gdzieś jeszcze coś mogę dojść? Nie, nie chcesz mi to bardzo. Teraz tak, fajnie by było, jakby gem mogła sobie manę zregenerować. A może ja dudnia. Zapomniałem sobie, że ja kompletnie dudnia. I że to delikatnie rzecz ujmując, może stanowić problem. Czy coś tu jeszcze da się zrobić? Mogę te liczki pobić teoretycznie? Wreszcie miałaś iść do miasta. Miałaś iść ewidentnie tylko złapać łuczników. Dobra, czy gdzieś mogę iść? Średnio mi to wygląda, że mógł gdzieś iść, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że wszędzie jestem blokowany trochę zbyt silnymi oddziałami. Moi elfity zwiadowcy właśnie do mnie niesie, że na północny wschodzie przebywa nekromanta. Kto wie, może kiedyś się pobliżą amuletu. Zwiadowcy mówią też, że te zoi zabija mieszkańców okolicznych osad. Przyniosę wieczny spoczynek każdej nieszczęsnej duszy zamkniętej przez nekromanty w umarłym ciele. Chciałbym, żeby tak było, gem. Gdzie ty możesz iść? Pobić mumię.
Nieprawda. Dobrze, jesteś się nie zapuszczam. Na mumie mógłbym potencjalnie, ale nie wiem, czy chcę. Parę czarnych jesteś, to jeszcze trochę za dużo dla mnie. Tak, odrobinkę. Tego nie pożałuję. Mogę tego pożałować. Nice. Nie jest idealnie, ale jest nośnie. Albo jak to woli, dobrze wystarczająco. Kapitol, zaczeka jeden dzień i spróbuję z tymi zlepszonymi elfami wyjść gdzieś dalej. Miałbym nadzieję, że to mi wystarczy. Elfy. To właśnie którędy? Przez liszę? Może te elfy będą chciały do mnie dołączyć. Albo uciec, to też jest okej. Dalej. Chodźcie, żeby zbudować sobie to miasto, bo zamek ma w miarę silne jednostki, przynajmniej te na wyższych tyrach. I nie jestem pewien, czy mi się opłaca, czy nie. Drzewce. Zanim drzewce podejdą, to je powinienem wytrzymać. Raczej. W podniesieniu sobie raczej. To co się przy animacji chyba. Ej, w sumie tak to wygląda. Najbardziej spicy jednostka, przez to, że jest spicy, to nie może zadawać pełnych obrażeń. Oślepiono drzewce. Trzaska logistyka. Bardzo czarny rycerze. Kolci mnie, żeby to zrobić, ale wiem, że nie powinienem. Gajnik. Dzisiaj otrzymałem od Sandro bardzo interesujący list. Chyba przekonał swojego mistrza, że jestem godny zaufania i można powierzyć mi całą historię. Wygląda to, że Retik zajmuje się czymś więcej niż tylko badaniami. Wiesz, że może stworzyć artefakt blokując nekromancję, lecz potrzebuje w tym celu trzech artefaktów o pomniejszej mocy. Amulet ogrebarza, kapsula wampirów oraz parę butów trupa. Sandro obieca mi więcej złota na dzień dwóch kolejnych artefaktów, gdyż upałem się z odzyskaniem pierwszego. Odpisałem Sandro, że projekt Retika jest bardzo interesujący i obiecałem, że podejmę się poszukiwania dwóch pozostałych artefaktów, gdy tylko znajdę amulet grabarza. Bo sami niestety zdecydowałem się, że gdy zakończę poszukiwania, odwiedzę Retika i przekażę mu pewną sumę na wsparcie jego prac. Jestem z całej duszy oddany wyznawanym przez niego wartością. Tylko nie ci przeklęci na ma. Ups. Czy ja tego nie przemyślałem? Istnieje niezdrowa szansa, że mogło to być przeze mnie lekko nieprzemyślane? Wiem, że nie byłby to pierwszy raz, zdaję sobie z tego sprawę. Staram się po samym odebili, że chyba większa część jest jeszcze ukryta pod ziemią. To się dopiero nie nadebrała złota. 4000, no bogato. Praktycznie jakby jeden darmowy kapitał przodu. Zostań tutaj, to od razu sobie ogarniesz.
Krasnoludy, tutaj nie zbuduję jednostek niestety, bo nie mam zasobów. No dobra, wydaje mi się, że będę w stanie to robić tak, że Gem biega z jednostkami z zamku, a Clancy z jednostkami z bastionu. Chciałbym przynajmniej, żeby tak to wyglądało. Zobaczymy, jak mi to w praktyce wyjdzie. Tu mi brakuje na razie dłuty. Mógłbym teoretycznie mieć trochę rtęci na dłuty, bo nie potrzebuję pilnie rtęci. Potrzebuję za to pilnie jednostek dla Gem. Ja sama wiadomość do Clancy'ego informuję, że robię sam znaleźć kaptur wampira i buty, trupa. No spoko. Prawdopodobnie Clancy. Czemu ty masz trzeci poziom? Wieża łucznicza potrzebuje 5, to znowu mogę zrobić ten sam mek. Właśnie, wiecie co? Zamienię na te, na kryształy. Wiesz co? Od razu koszary machę. Ty sobie zaczekaj tutaj ten jeden dzień na manę. Weź to. Czy tam w podziemiach mieliśmy elfy? Tak. Teraz skoczę jeszcze po elfy. Ulepszaj nożce. Czy tutaj coś mogę więcej? Potencjalnie stajnie, ale nie będę miał wtedy nic więcej raczej. Wezmę na razie tak. O! Klasztor? Klasztor. Mniejsi. Wciąż boję się tu wychodzić, bo mam wrażenie, że tutaj może biegać ich jakiś silniejszy bohater i że źle się to dla mnie skończy. Badajeszki mogę pobić raczej z tym, co mam, to nie powinno być problemem. Nie mówię, że kompletnie bez strat, ale powinienem dać radę mocno ograniczyć straty. Znaczy co, fan, to powinien być w stanie kompletnie zredukować straty do zera. Nice. Lunetta. Tu byłem, tu nie byłem w tym tygodniu jeszcze. Tego miasta raczej na razie nie mam jak rozwijać, więc je oleję póki co. Dobra, co wymaga ulepszenia i dlaczego praktycznie wszystko? Praktycznie wszystko. Niezaprzeczalnie. Co wam nie pasuje? A, jedna rzecz jeszcze. Ok. Ta i spróbuję przez Liszę przejść. Okej, ten bonusy do statystyk. Znowu sobie podmiankę 1 za 3. To jest ta irytująca część, kiedy dwie kopalnie dodają mi idealnie minus 1 względem tego, ile bym chciał dostawać. Kolejny zamek. Galtran. Jak silny jesteś, Galtran? Ma duże staty, ale poza tym ma mało jednostek. Nice. To jest mi bardzo na rękę akurat. Czy ja mogę zająć? Dzisiaj jeszcze nie. Co robimy? Cześć sam wydaje. Na razie kampania Gems Shadow of Death. Jesteśmy po pierwszej misji, teraz próbuję jakoś okiego znaleźć drugą. I idzie mi to wolniej niż bym chciał, ale jakoś się do przodu. Gryfę? Gryfę. Twarze wielnie sobie. Duże ilości na sagrytów. Znaczy, nie robiłem koniec końców tamtej kampanii z Tadali.
uznałem, że przez to, że... Bo nie wiem, czy byłeś ostatnio, ale okazało się takiego przeklętego powodu, że nie zapisał mi się postęp i miałem tylko dwie kampanie zrobione, pomimo, że zrobiliśmy cztery. Więc uznałem, że nie chce mi się powtarzać tamtych i przeszedłem do Shadow of Death. Zwłaszcza jak myślałem, że musiałbym grać z Sadelą. Mogę być takim hejterem z Tadeli, proszę mnie jebić. Podobnie jak jestem hejterem, przynajmniej po części jestem hejterem tej kampanii. Jeszcze na szczęście ucieka. Nie wiem, jakoś ze wszystkich zamków Sadela mi zawsze najmniej leżała. I nawet nie jestem do końca w stanie tego jakoś tak jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego tak jest. Machnę gryfy w następnym dniu z Sadela. Jeden ze wszystkich zwiadowców rozmawiał z okolicznymi wieśniakami, którzy kilka temu widzieli grupę upiornych smoków. Może smoki wraz z amuletem ukryły się pod ziemią? Być może. Niewykluczone, że tak właśnie jest. Mnóstwo obserwatorów. Czy to był garnizon jakiś silny? Nie jakiś bardzo silny, ale upierdliwy. I tutaj po prawej stronie chyba też był miał silny garnizon. Dobra. To jeżeli chodzi o ten rejon, to poza siarką mam wszystko na siarkę. Powiem tak, na złote golemy gem to chyba absolutnie najgorsza możliwa odpowiedź, więc postaram się tego nie robić. Górników. Ale to wicha. Dobrze, i tak Lancy idzie do siebie po jednostki. Tutaj ratusz sobie machnę. Tutaj? Wiem, że i tak nie będę jeszcze przez tyle mógł ich wykorzystać, ale... O, tak zaczyna się. Nie podoba mi się, że był to bohater, który po prostu sobie pobił mnóstwo tych. Mnóstwo Manticore. Czy tam Chimer. Bo to oznacza, że musi mieć wystarczająco silną armię, żeby tak po prostu to zrobić. I zastanawiam się, czy Clancy jest w tej chwili w stanie z nim walczyć, wiesz czego. Jakby to powiedział klasyk, nie podoba się to dla mnie. Tak samo jak nie podoba mi się, że oni te serio tak po prostu przychodzą. No, se tu wejdzie. Se nawet sobie. Pozbędę się tego. Coś mogę ulepszyć? Koszary. Ile właściwie kosztują smoki? 30 rudy, o 3, to jest za dużo więcej niż kojarzyłem. Bo powiem szczerze, że trochę boję się wchodzić za nimi w podziemia. I znam, że się słusznie się boję. Zaczekaj na manę. Ostatni raz, gdy zakładaliśmy obóz, stanął przed nami stary druid. Powiedział, że Clancy i burmistrz Deino wielu o mnie mówili, więc zapewne się ze mną spotkać. Coś w jego sposobie bycia sprawiło, że natychmiast go polubiłem i przegadaliśmy całą noc przy ognisku. Był bardzo ciekaw różnicy w magii czarodziejów i druidów, a szczególnie interesowali go moi nauczyciele. Gdy zacząłem mówić o moim sukcesie, Mandzie zdałem sobie sprawę, że druidy mają takim samym jak ona spokojem, a jego oczy wyrażały podobną akceptację. Mnie rozczarowałem druida mówiąc mu o tym, ale nie chciałem już więcej powiedzieć o Amandzie.
własnych czasach nie można za bardzo ufać obcym, pomimo tego, że następnego ranka pozostawaliśmy w dobrej komitywie. Okej, tego mi nie zajęli. Ja powinien być w stanie pobić tę granicę w tej chwili. Czego ja się boję? Okej, widzę, czego się bałem. Długo nie musiałem czekać na swoją odpowiedź, jak jest. Nie, no to jest raczej sensownie wykonalne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli tu chyba mogę się przesunąć. Czekaj. Dobra, wyliczyłem. To za mało. Tu dwa smoki powinienem zabić, więc będzie okej. Okay. Chyba nie straciłem żadnego jednorożca. Miałem strasznego pecha, jeżeli dobrze. No, nie aż tak strasznego jak jest, ale miałem pecha to na pewno. Ach. Jakby zawsze liczyłem się z tym, że atak na garnizon będzie miał trochę strat. Bo tego się nie da obejść. Niestety. Dopóki nie mamy jakichś bardzo wysokich statów, albo bardzo dużej armii. A nie, ani jednego, ani drugiego. Chyba to jest ich bohater. Nie wiem, czy zdążę. Oczywiście, że nie zdążę. Ulepsz. Klasztor. Pewnie pożałuję tego, że tu podszedłem. Coś tak czuję. Excuse me. Gal, tam to jest na koniec wcześniej uciekał, gdy był całkiem silny, jeżeli dobrze pamiętam. Ale wciąż jest silny. Nie aż tak, ale jest silny. Nie ma many na szczęście. Więc raczej jest do pobicia. Z moimi obecnymi statami. To jest mi dość mocno na rękę, bo mogę mu osłabić trochę armię. Technicznie mam wrażenie, że najgorzej jest, jeżeli przeciwnicy zaczynają zbierać bardzo duże ilości oddziałów. Więc takie bicie ich tygodnia na tydzień jest dla gracza lepsze generalnie. Takie miałem odczucie, przynajmniej do tej pory. Chyba zły timing, nie. Slow bliss. Wait. Ja się zaczekam. Zastanawiam się, czy udałoby mi się go zabić. W sensie tak, żeby mi... Właśnie, żeby mi nie uciekł. To ewidentnie mi się nie udało. Zamek czerwony... pusty? A to wychodzi? Pożałuję, że tu wszedłem, prawda? Wiecie co? Co ja nie muszę tego dzisiaj robić, więc nie ma pośpiechu. Tu mogę Arne Walk machnąć. I co chciałem, to tutaj smoki dorobić. Ej, po raz pierwszy będziemy mieli smoki od dłuższego czasu. Ale dobra. Gem? Whatever. Nie jest ona mi tu chwilowo potrzebna, o tak. I teraz nie jestem pewien, czy zapuszczać się dalej, czy wrócić po armię. Będę miał smoki niby. A, wejdę po armię. Z logistyką nie powinna schodzić jakoś specjalnie długo. Chciałbym tu zamek mieć. Dajcie mi zamek, co? Bo chcę więcej jednostek dla gem.
Czy coś mi jeszcze wpadło ulepszone w międzyczasie? Nie, ale to się da zmienić. I chcę się pozbyć kasnali. Dobra. Gdzie idziemy, gdzie lecimy, co robimy? Jak żyjemy? Odpowiedź nie żyjemy jest tutaj niepreferowana. Francja odpowiedział na moją wiadomość, pisząc, że również chętnie pomógłby Etikowi, ale najpierw musi odwiedzić swojego pana Lorda Fayette. Francja sądzi, że Lord Fayette wyda zgodę na dalsze poszukiwanie, jeśli tylko nie będą one drażnić Eretrańczyków. Fajnie by było. Dobra. Silny jesteś, to znowu ten sam bohater z nie wiadomo jaką armią. Więc może być gdziekolwiek między absolutnie beznadziejny, a absolutnie zajebie mnie spojrzeniem. Mam nadzieję, że jest bliżej tego z beznadziejnością. B, zajdę tak. Sobie ten B. Spróbuję jako GM zejść do podziemi i zobaczę, co z tego wyjdzie. Zapisuję tak, bo wiem, że czasami zdarza mi się, że schodzę w ten sposób i wpadam na przeciwników, od których już nie ucieknę i wolałbym tego uniknąć. Dobra. Zabiję mu te liszy najpierw. A potem będę się... O, on ma falę śmierci. Tego się nie spodziewałem. Ma też bardzo dużo minotaurów, jak patrzę. Na pewno dużo więcej niż się spodziewałem. O, o. Trochę nieważne. Zabiję oba? Powinien. Tylko muszę coś z tymi minotaurami zrobić jeszcze. Nie, będzie to. On mi pewnie znowu ucieknie, tak się spodziewam. Jak tylko mu powybijam rzeczy. Rzucił slowa, więc jest nadzieja, że tego nie zrobi. ...145. Zawsze mnie to bawi, że niby Lightning zadaje mniej, a kosztuje więcej. Wiem, że to przez mistrzostwo magii w ogóle, ale i tak śmiesznie to wygląda. Nie ucieka. Yep. Tutaj chyba są smoki, jeżeli dobrze pamiętam. I przez smoki gem na pewno się nie przebije, to w ogóle nie wchodzi w zachubę. Na pewno przebijacie. Jest jak balista. Czasami balista potrafi zaskakująco dobrze przetrzymać wrogów. GPGP. O, bardzo dużo tego. A z drugiej strony to nie jest tak, że mamy jakiś wielki wybór. Jak już mówiłem wcześniej, i tak będę musiał przez to przejść, i tak będę musiał przez to przejść. Before. O, nie będziesz musiał, jeżeli będziesz chodził teleportami. Najgorsze jest to, że to może być nieidentyczna odpowiedź na moje problemy. 400-490 trochę mało. Spróbuję tutaj pobić. Boję się tego, co się teraz stanie. Yep. Tego też się boję robić. Jak ja nienawidzę czarnych, mrocznych rycerzy. W sensie czarnych i mrocznych. Ta jednostka jest zdecydowanie za silna, jak na tier, na którym się znajduje. To jest taki tier 6,5.
Przysięgam, że każda moja kampania na ten, na nieumarłych składa się do tego, że kurwie na czarnych rycerzy. To tego minujesz, kolego. Dzisiejszego ranka głośne krzyki zaprowadziły nas do małej osady. Niewielka banda wędrujących szkieletów i zombie napadła na wieśniaków, ale dla mojej armii nie stanowiło oni problemu. Ostatni szkielet rozjechałem osobiście. Przewróciłem go i tak długo kręciłem się w miejscu na moim wierzchowcu, aż pod jego kopytami wzrok zamienił się w kółko oraz trzaskanie kości. Przysięgam, że usłyszałem westchnienie ulgi, gdy przywiązana do szkieletu dusza odpłynęła za światę. A żołnierze to dziwnie na mnie spoglądali po tym zajściu. Ale powiem szczerze, nie dziwię im się. Czy jolo, czy nie jolo? Jolo. Właśnie się zastanawiam teraz. Od 1C. Bo nie jestem pewien, czy mogę iść kolejnym sim, czy... Nie, tutaj jest Cedela, więc jak on by tu wszedł, to byłoby lekko problematycznie. Silny jesteś raczej, nie? Jak już mówiłem chwilę temu, że im częściej im rozbijamy takie drobne oddziały, tym lepiej bym powiedział. Tutaj nie byłem pewien, czy będę potrzebował czy Clancy'ego, w sensie, czy, inaczej, czy będę potrzebował Clancy'ego, czy Gem mi wystarczy, więc wolałem zaatakować Clancy'em, który jednak ma troszkę większą armię, a powinienem ją zabić chyba. W sensie tak zabić, żeby mi nie uciekła. Nice. Więc mogę wracać do dzieła zniszczenia. Mamy jako do portalu dużo siarki, a ta siarka trochę kosztuje. Od razu lepiej. Proszę szybko walkę. A, czyli to nie był jakiś super silny bohater, I guess. Daje się do ziemi. Zgaduję, że to nie jest mój problem. A, to już co ty wydać po te aniołki może jednak. Skarbiec opłaca mi się chyba. Skarbiec daje ile? 10%? Tak, czyli jak teraz mam 60 parę tysięcy, to da mi ponad ten. Ponad. Nie umiem mówić. Ponad 5 tysięcy, które na niego wydałem. To chciałem powiedzieć. I zobaczmy, co mnie tu jeszcze czeka. Bo tak, to w podziemiach ogarnąłem. Co najwyżej te smoki mnie jeszcze martwią. Ale smokami to mam wrażenie, że będzie lepiej, jak Clancy się zajmie, aniżeli Gem. Ja zdążę? A ja zdążę. Zanim wykupię stąd jednostki. Nice. Bardzo się cieszę, że zdałem to pobić, zanim te... O mój Boże, wyżartuje tutaj ze mnie. Skąd miałem wiedzieć? Znaczy oni i tak mnie zaatakują pewnie. Na dodatku jest to Galtan, więc mogę po prostu... Mogę o to walkę. Aaaa, o to walkę. I teraz Clancy sobie tam pojedzie. I z powrotem mi wpierdziel spuści. Ale tylko właśnie, jaka jest rola Gem w tym wtedy? Co masz przez to na myśli? Jeden z drugim. Dobra, przynajmniej teraz już mi nie ucieknie. To jest duża zaleta. Slow.
dużo. Zaskakująco mało zdałem, o tak powiem. Chcesz może stamtąd wyjść? A może on chce stamtąd wyjść? 10 tysięcy IQAA, moje ulubione. A propos. Uwielbiam, kiedy AI robi najmądrzejsze rzeczy na planecie. Czy on robi własne jednostki w Polsce? Tak, a o co chodzi? Z tym problem. Żeś tak zapytam. Au. Na czarnych eserzy wolałbym się nie rzucać. Lightning dodał 110, 90. Zrobię tak, żeby w miarę możliwości ograniczyć się też. Przysięgam. Jebać czarnych rycerzy o każdej porze dnia i nocy. Nie jedynie mam wrażenie, że można by znaleźć jakąś jednostkę siódmego tiera, która jest lepsza. Oczywiście wyolbrzymiam w tej chwili, bo statystycznie to tak nie działa. Ale takie mam po prostu odczucie. Czekaj, przez zniszczenie mnie umarł. Czemu ja to noszę? To nie było trzeciego bohatera jeszcze, prawda? Prawda? A, panie złota, to na pewno. Ja nigdy nie pamiętam. Oni tu mają jeszcze trzecie miasto. Tak, dokładnie tamto. I dokładnie przez to, co zrobili, bardzo mi się to nie podoba. Mam tu na myśli ten fakt, że oni sobie od tak po prostu zabili te smoki, które tego pilnowały. Wiesz, mi bardzo mi się to nie podoba. Bo nie, bo to miasto odbudować jeszcze. I mogę chyba trochę siarki sobie dokoptować. Nie, spadę są ukierowało, że wydałem akurat rudę na zewnę, ale... Złoto ma dziwny wpływ na ludzi. Jeżeli odmówisz im przyjęcie go, nie wiedzą co to i co zmartwieni. Doszło do wniosku, że należy jej brać, gdy ktoś się oferuje pod warunkiem, że go na to stać. To oczywiście za wiele nieporozumień. Założę się, że sam to nie wiedziałby co począć, gdybym odmówiła przyjęcia zapłaty. Jest przekonany, że kupił moją lojalność. Najśmieszniejsze, że tak dla tak szczytnego celu pomogłabym mu za darmo. Ale nie pomogę mu za darmo, bo nie. Jak już mówiłem, mogłem popełnić taki błąd. Nieco większy niż lekki błąd. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja tylko czekam, aż któryś śmieszek wyjdzie z teleportu teraz. Czy naprawdę tak się chcemy bawić? Czy to naprawdę jest ten sposób, w jaki chcemy się bawić? A, ja wciąż nie mam tych fajnotów, zrozumiałe. Ja wciąż nie mam dwóch klientów kryształów. Z tym co mam, wydaje mi się, że mogę ruszać tam gdzie trzeba. Przez to się bałem, że tego szluzwa zajmie miasto. Czy masz, proszę? Po co stąd wyjść? Dziękuję. Bardzo doceniam. Chyba jak silne jest to miasto, bo mnie to niepokoi. Tamika nie jest ich najsilniejszą bohaterką, więc to jest duży plus. To właśnie, co wy tu macie? Nie! Akceptowalne. Moim głównym problemem tak naprawdę jest chyba te 120 zębiaków.
Jak to się ogarnie, to jakoś to już pójdzie. Au. Za każdym jednym jebanym razem. Zastanawiam się, czy nie wyjść sobie z za murów smokami, żeby oni do mnie wyszli. Ale nie jestem pewien, czy oni do mnie wyjdą, to jest problem. Więc chyba muszę bardziej polegać na tym, że uda mi się gdzieś przebić. Drogi pamiętniczku, gram w tego jakieś 20 lat i wciąż nie pamiętam, którędy się atakuje, żeby zionąć ogniem w jednostki raz. Te domeki mogą nie być aż tak tankowate. Dziękuję. Dobra, teraz to wydaje mi się, że szybko kwestia dobicia tego, więc... Kawałka. Czerwony jeszcze nie przegrywa, to ciekawe. I bardzo mnie to niepokoi. Znaczy... W sumie to nie jestem pewien, bo mam wrażenie, że w Shadow of Death zaczęły się takie misje, w których przeciwnicy mają jakiś jeden losowy zamek ukryty na jakimś fragmencie mapy. I że przez to nigdy nie mogą przegrać jako tako. Wokial. Silny jesteś? O kurwa, on jest silny. Znaczy nie ma ten, nie ma many tutaj, więc tutaj duży pozytyw. Ale poza tym staty ma niebezpiecznie wysokie. Boję się pomyśleć, to było jakby on miał takie staty i armię z tego tygodnia, w którym jesteśmy. Nie chcę o tym myśleć. Powiem szczerze. Poszalał trochę. A przez cechę mam na myśli chłopa popierdoliło. Do reszty. Ale. Wchodzimy tu. Teraz pytanie, czy to jest tak, że tutaj... O właśnie. Ja to wygrałem jakimś cudem. No właśnie, jakimś cudem, a tu jest jeszcze kolejna horda, więc chyba się trzyma z takim... z taką zabawą, że tak tujmy. Więc... Byleby zapamiętać, że tam jest zasadka, ja tu, jakby to powiedział znamienity klasyk, I'll be back. A, bo tu jest smocza utopia, to wiele wyjaśnia. Mm-hmm.
Wymaga oddechy, tak. Dobra. Wiem, że na pewno potrzebuję większej armii. To jest nienegocjowalne w tym momencie. Tylko nie wiem, na ile większej. Jakaś część nie ma wrażenia, że to, co mam obecnie, powinno mi wystarczyć. Zwłaszcza jeżeli połączę najsilniejsze jednostki z obu zamków. Ale z drugiej strony pewien nie jestem. Tak szczerze mówiąc. Nie tak. Dobra, czyli tak, ty wykupujesz wszystko stąd. Skoczysz do tego miasta. Z tego miasta też coś nie coś wezmę sobie, bo wydaje mi się, że będzie lepiej, jak na przykład zastąpię... No właśnie, to zastąpię w sumie. Tak, zastąpię. Ich jest 82, to na pewno ich mogę zastąpić. Tak, zabieram. I z tym, co nas próbujesz pójść, jak taka... Anusz się uda. A, rocznika nie ogadałem. Tak. Zaczekaj tam, Clancy. Mogłem szybciej ogarnąć tego rocznika. Teraz tak. Weź poprzekazuj jakieś jednostki. Chyba to mogę sensownie. I teraz wydaje mi się, że mogę już z tym skończyć misję. Teraz zobaczymy. Tragedrze, plus jeden do ataku. Tutaj jest zasadka. Zasadka poszła dużo lepiej. Jest amulet do zgadnięcia. Dodatkowo nie gram sobie, weźmy też plus jeden do ataku. I pobijmy do Głocholda. Chociaż okolica wygląda przyjaźnie, dając się z niczym pomieścić do śmieci przez to jeszcze. Przed to pojawia się grupa upiornych smoków. Grupa. Przed grupę mam na myśli kurwa 80. Zakpany posasem klejątów i złoty należących do upiornych smoków leży amulet grabarza. Plus 5 do nekromancji. Łatwo. Tak naprawdę to ani trochę niełatwo, ale... musisz dostarczyć kaptur wampira do miasta Leafall. Gaming Clans nie mogą przegrać żadnej bitwy ani zgubić kaptura. Bohaterowie nie mogą zaawansować powyżej 20, ale posłużą im następny scenariusz. Dawaj, dewna. Gdy przyniosłam Sandro amulet grabarza, dowiedziałam się, że najął też innego barbarzyńcę, Tareka, aby odszukał inny artefakt, kaptur wampira. Jednak Tarek od długiego czasu nie daje znaku życia i Sandro bardzo się o niego nie boi. Tarek to prawie jak Darek. Osobiście przypuszczam, że Tarek dostał się w ręce bandytów, którzy przetrzymują go do... Nie mogę altabować, kiedyś się nauczę. Barbarzyńca imieniem Tarek odszukał na polecenie Sandro kaptur wampira. Niestety było się gestujące na wspólnej ziemi, pochwycili Tareka? To Tarek czy Tarek? Do zbawnej do Deiji. Tarekowi udało się przekonać bandytów, że jego przyjaciele zapasu kuźwiło sumkę i się on sam i jego dobytek pozostał nietknięty. Moja kula mówi, że jest nieprzytrzymywalny z podziemnym więzieniem niedaleko od granicy z Deiji. Dziś przyszły też dobre wieści. Clancy otrzymał pozwolenie swojego pana, by pomóc mi w poszukaniu dwóch pozostałych artefaktów. Lord Fayette powiedział, że nie ma nic przeciwko naszym poszukiwaniom, jeśli tylko nie będziemy najeżdżać szabli. To był chyba żart. I mean, to jest dobre pytanie, czy umielibyśmy najeżdżać szabli? Dobra, wciąż mam... Mam wrażenie, że mam jakieś niskie statystyki, a człowiek może po co się przyzwyczaiłem tego, że w kampaniach z... Ja popełniłem błąd. Ja znowu popełniłem błąd. Że w kampaniach z Armageddon tutaj po prostu dostawało się dużo więcej poziomów. Znaczy nie poziomów, tylko statystyk. O tak. Czy nie napadę, że coś się na namiot medyka? Ewidentnie. To nie zadziała tak dobrze, jak bym chciał, prawda? Mogę ich tak co najwyżej ciachnąć.
Nie będę kłamał to, że oni rzucałeś namiot medyka i dla mnie bardzo pomocne. Bo umożliwia mi dość szybkie ogarnianie walk, których normalnie bym pewnie nie dał rady zabić. Luneta, bazyliszki, z cerberami wolę się nie bić. Pytanie, czy nowa czwarty łowca? Właśnie nowka oddaję wszystkie jednostki na ciemu. Z 2500 dostajemy efektywnie parę jednostek, to moim zdaniem jest całkiem dobry deal. Oh boy. Kocham ważki. Wydaje mi się, że wspominałem o tym nie raz i nie drugi. Zawansowana magia ziemi. Doceniam. Damy radę. Powinniśmy. Wiem, że słynne ostatnie, ale dajcie im wierzyć. No jak tak patrzę, to zresztą... Nie, no damy radę. 10 to trochę za dużo. Zastanawiam się, czy może nie opłaca mi się bardziej użyć fali śmierci. O, nie zniszczyli mi ten namiot w końcu. O, lipka. No dobra, szybko dostajemy bonusowe złoto. To jest duży plus. Tego nie skarnę, ale mogę. Na co pewnie sobie da siadę z cebrami. A! Ja nie przyznaję się do niektórych rzeczy, które dzisiaj robię. Tak będzie lepiej. A może spalić się noże, dać mi chwilę? Okej, nie zajebałem się w akcji. Dobra. Przedtem myślałem, że tak się zajebałem w akcji i zapomniałem o czymś ważnym dnia dzisiejszego, ale na szczęście nie tą radą. Dobra. To tak, ty bierzesz to i dajesz mu krafnale, zbierasz kopalnię i sprawdzasz, co tu jest. Czy jest to coś jeszcze, co mogę na szybko zgarnąć? Wirki potencjalnie, ale też nie bardzo. Jest mi potrzebne w tej chwili. A zwiadowcy znajdzie nieucalny basen na podniowej słodce naszej początkowej bazy. Tam, gdzie są tytanie, jak rozumiem. Ta do Harki, no tyle. Nie w momencie, kiedy mam manę. Wiecie co, może to rzeczywiście będzie lepsza opcja, żebym ja to wróciła, jak będę miał. A, grupa nakci. Jezu, ale jeszcze jestem otoczony z początku, paskudnie. Znaczy, mam pomysł, jak sobie z tym poradzić generalnie, ale... Tak, podsuwam elfy. To jest zamierzone. Wyjątkowo. Zrobię z tej krzywdę. Ja nie będę tego komentował. Grzecznie zapytam, ale co to kurwa jest? Co to widzicie? Jebla idzie dostać czasami. Tym totagami jej oferuje. Chyba ty sobie tu odpoczniesz. Zaczekasz na mannę. Genova wkoczy tutaj. Chyba bazę iszków.
Mieliśmy już ostatnio przykład na to, że przydaje się jako tako mieć wszystkie zasoby, więc tym razem nie będę olewał kopalni tak długo. Osaty, to Genova będzie mogła wziąć. Wezmę sobie zagajnik sobie i strzewca i powinienem by w stanie te kopalnie znowu wziąć. Co dalej z magów, nie jestem aż tak pewien, ale się da zobaczę. Co tu jest, grupa drzewców? Drzewce ze slowem mają ile? 2 movement speeda? Te. Więc tutaj akurat jak najbardziej rozsądne wydawało mi się podejście elfami. Ta, to jest trochę duży mem, nie powiem. Zwłaszcza jak się ogląda animaty, jak one paskudnie wolno chodzą. Ach. Nasze przyspieszenie to może być przydatne całkiem. Jakie ognie też powinien być w stanie pobić. To palce ma. Zdaję sobie krzywdę. Tak, a mnie dzisiaj to leje po prostu. Tam się wychodzi, tam nie zastanawia. Inteligencja dla klasy jego nie jest też tak przydatna, więc sobie to i lepiej, chyba że nie wziąłem. Jeżeli chcecie jakieś pocieszenie, nie wiem czy to pocieszenie czy nie, to następna kampania, którą będę robił, czyli kampania Gelu, powinna mi wyjść dużo szybciej niż ta, bo przez to jak działa Gelu, można ją faktycznie speedrunować. Przynajmniej ja zawsze tak to robiłem, że czułem, że najbardziej się opłaca po prostu nawet nie myśleć o rozbudowywaniu za bardzo miasta początkowego. Teraz co na grupę maków. Wiecie co? Nie. Grupa zbrojnych? Tak. Slow to jest główny powód, dla którego uważam, że każdy bohater powinien mieć księgę zaklęć. I najlepiej magię ziemi na mistrzowskim. Bo w najgorszym wypadku zmusiłem przeciwnika, żeby zamiast rzucić coś swojego, to zużył tego. Zużył manę na. Znaczy manę, zużył turę na dispel. Unlucky, że dopiero co wejdę. Kuźnia. Gdzie mnie to? Ile one mają HP? 15. Absolutnie niesamowite, że muszę walczyć tym. Że muszę walczyć akurat przy pomocy fali śmierci. Zastanawiam się, czy tutaj też to nie jest play.
Nie, ja omek, to już te dwa fale śmierci chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jap. Chociaż. Wiecie co, jolo? Nie, te grefy do mnie do ESO. Drugi już nie rzucę. Jak teraz rzucę parę śmieci, to umrę. Zobaczymy, czy przeżyję. 32. Łatwo. Pytanie, ile tu kasnel jest? 5. Da się mieć brązowym z jedynki. W sensie, no, my nie możemy stracić tych głównych bohaterów naszych. Więc jeżeli oni umrą, no to misja się kończy, niezależnie od tego, czy wygramy. Nie jestem pewien, jak to się ma do sytuacji, w której... W której... No co, chciałem powiedzieć... Do sytuacji, w której wypełniamy cel misji i jednocześnie przegrywamy. Wydaje mi się, że wtedy wciąż przegrywamy, tak... No amen. Dobra. Co mogę tutaj kliknąć, tak jak racja. Rada miasta. Ludy. Co skończyłem misję i straty bohatera? Co niedobre pytanie. Znaczy ja bym zgadywał, że to i tak będzie się liczyło jako przegana. Ale to mówię, zgadywał, a nie, że mam co do tego jakieś doświadczenie czy coś. 90, oni mają 20 HP, czyli za mało. Weź od niej jednostki z powrotem. I zobaczmy, co nas czeka znów w podziemiach. Zastanawiałem się, czy chce mi się. Uznałem, że chyba nie tym razem. Tylko każdy i... Wiele Minotaurów i Manticore. No to może jednak inną razą. Jakby mam pewne granice. Domyślam się, że to wiele w tym wypadku oznacza naprawdę wiele. Jakby fiolka jest dobra, bo ona daje bodajże, że plus 1 do HP wszystkich jednostek. To wiadomo, że dla jakichś smoków czy czegoś się nie jest aż tak super przydatne, ale dla centaurów czy innych niskotierowych jednostek to już robi dużo różnicę przy ich ilościach. Krzyżowców, z krzyżowcami pewnie będzie nieco gorzej, ale też raczej powinienem dać radę. Sami brakuje mi z takich sytuacji, jak jeszcze Chain Lightninga albo czegoś. Oho. To jeszcze jest, to się zaraz źle skończy. Yep.
mogło być gorzej. Dobra, to my tu mamy Radę Miasta i na nic więcej mnie jest też, nie? Ona targowiska jest też nieważna. Genowa, słońce, ty moje. Zapraszam na dół. Tak, co tu jest? Drogie są. Ale to są tak dobre artefakty, że szkoda ich nie bez. Najgorsze uczucie. Tego już mogę pożywować. Bo nie, niech szybciej był zasłować. 60-92, na, zaczekam. Dobra, następną walkę mogę już nie mieć many. To jest nieco niewygodne. Co tu jest właściwie? Gdzie to mnie prowadzi? A, pewnie tutaj. Ma to sens. Centralny chcę odłączyć. Jada, jada. Wiesz co? To jest trudnie, nieważne. Nie potrzebuję. Tysiąc, kuśnia, stadela. Dziś przejeżdżaliśmy przez małą osadę w Krainie, a kamanci przeprowadzili swoje żniwa gdzieś z miesiąc temu. Pochowałem to, co zostało z ciebie dziś. Nie było śladu podołowych, wszyscy zostali skruszeni koszkiety, jestem tego pewna. Czuję się taka stara, zmęczona, słaba i niepewna, gdy widzę coś takiego. Nie mam pojęcia, jak ja zatrzymam w podne ziemię, jeśli nie potrafię obronić swych obywateli przed tymi potworami. Muszę skupić się na swoim zadaniu, chociaż bardzo cierpię, jeżeli mogę w pojedynkę wolić świata od swojego zła. Najlepsze co mogę zrobić, to pokazać innym, jak sami mogą sobie pomóc. Dam pieniądze wyłącznie wideo na przesiedlenie wieśniaków w pobliżu miasta Cloverdale, gdzie będą mieli lepszą ochronę. Zresztą pieniędzy co gościa przeznaczona na wsparcie wojska, że wszyscy chłodnikami potrzebują już trunku i zaopatrzenia. Już myślałem, że powiedzą, że ten... że ja muszę te pieniądze jako tako wydać. Na szczęście nie tym razem. Parę entów. No dobrze. Najszybsze drzewce na dzikim zachodzie. Actually, to są enty. Zgadza się, to są enty. Centaury zdadzą, 60-92, jolo! Oczywiście, że pojanie się udało. Ale dobra, kopalnia złota jest moja, to najważniejsze. Gem słońce. Nie, najpierw to zamek zbuduję, a na gildie magów już mnie nie stać. Dobra, teraz kto tu, gdzie jest? I czemu blokują się nawzajem? Clancy Versailles tutaj. Bardzo mi się nie podoba, że akurat jest to strzeżone przez tych. Przez magów i arcymagów. Bo jakby to nie były zasięgowe rzeczy, to byłoby mi dużo łatwiej jednak. A tak to no nie bardzo mam wrażenie, że mogę z tym dużo zrobić w tym momencie. Więc chyba się wycofam. Genova Versailles tu wyjdzie. Parę Himer. Ale tu nie wyjdziesz, nieważne. Agę miasta. Gdzie prowadzi ten portal? Bo się boję. Tak się boję, tak, że ten portal jest tak ustawiony. Nie będę kłamał. Dobra, Kapitol. Na nic więcej mnie nie stać. Stąd brałem już. To jest po jednostki na razie. Grupa czempionów. Jaka część mnie ma wrażenie, żebym sobie poradził, ale musiałbym mieć mistrzowską magię ziemi, a gem jeszcze tego nie ma. Więc to na chwilę obecną odpa... nie tu. Tędy. Ach. Clancy, biegnij tam. Jakieś jednostki... Chyba będzie mi się taka nie opłaca.
nabudować. To już to zaczekasz. A nie, plus 5, żeby to było w poprzedniej misji, to by dopiero super było. A nie teraz. Dobra, co my tu dalej mamy? Tu też... Jeszcze nie ma przesu. Ej, zapomniałem, że to drugie miasto nie ratusza. Ulepsza elfy. Wydaje mi się, że ulepszenie elfów wyjdzie mi lepiej niż jakieś tam 5... No już 5... 2... Dwa, 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 dwa... jednorożce. Co ja teraz mogę zrobić? Najrozsądniejsze, co mogę teraz zrobić. Tutaj nie bardzo mi się opłaca zgarnieć rzeczy, mam wrażenie. W sensie tej kopalni. Stawiam się. Grupy tytanów nie chcę ruszać. Grupę nag już jak najbardziej. Flashbacki do 4000 królewskich nag. Zawsze żywe. Z upływem czasu stwierdzam, że tamte nagi to jest trochę mem jednak bardziej aniżeli poważny problem. Piątka, wy macie siódemkę, to jest fajnie. Ale no to mówię, to jest bardziej, że z upływem czasu, a nie, że tak gracz jak pierwszy raz się z tym spotka, to też takie opowie. Parę chydy chaosu. Najgorsze jest to, że istnieje świat, kiedy ja pobijam te chydy chaosu, tylko muszę mieć, tak jak już wcześniej mówiłem. Nic trzasko, magii ziemi. Pójdę wampiry pobiję. Szkoda, że nie mam zniszczenia umarłych. Przydałoby mi się tutaj. Zwłaszcza, że one teraz się zaczną dobijać do mojej dupy. Moje elfy, nie! Moje centaury, nie! Krasnoludy nie mogę traktować tym moim idealnym mem. Wiem, że sam się tak zablokowałem i pretensje mogę mieć tylko do siebie. Ale i tak. Dlatego teraz nawet się odsunąłem. Na Badżynowa. Słoneczko to moje. Da się oddaj koleżance swoje jednostki. A Clancy niech pójdzie zobaczyć, co tam daje się święci. Grupa liszy, grupa bazyliszków. O, liszek to się dołączyć do mnie. O, interesujące. I tych parę czarnych smoków. Nie lepsz. Przez czarne smoki raczej nie ma szans, że on się przebił na tym etapie, bym powiedział. To nie był mój zamierzony plan. Czy chcecie mi powiedzieć, że to nie dość, że...
O mój Boże. Nie dość, że tutaj jest grupa czarnych smoków, to jeszcze garnizon? Czyli też. Oni bardzo nie chcą, żeby gracze szefowały tę misję. I guess. Mój dość ciekawe się zobaczę, jak silne są armie jednego i drugiego. Chyba zrobiłem wrażenie na lordach pogranicza z Deiji. Moje elfity dosyłoszą, że najbliższy nam lord zbiera ponoć armię, aby wypoczyć nas z przygranicznych terenów. Podejrzewają, że zwiadowcy wampirów widzi, jak przemieszczamy się w terenie z pełnych ziem. Więc elfów... Jestem w tej chwili teoretycznie silniejszy, więc... No właśnie, gdybym mógł się przebić przez te smoki, to byłoby idealnie. Ale niestety nie mogę się przebić przez te smoki. No to najfajniej by było. A wydaje mi się, że innego przejścia tutaj nie było. Chyba, że tutaj, albo za tymi hydrami. Ha, mogę spalić zawsze. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Czy ja chcę to dołączyć? I mech, minus 2 modali. Ależ mi będą modale siekać, jak tylko wejdę do walki. I pretensje będę mógł mieć tylko i wyłącznie do siebie. Widziałem, jak ktoś tutaj się pojawia. Raczej nie na tyle silny, żeby pobić tytanów, ale... miasta? To jest tam termie, co? Tutaj mogę... zaczekać w sumie. Już na nowy tydzień. Tylko właśnie zastanawiam się, co ja właściwie chcę osiągnąć w tej chwili, bo mam wrażenie, że nawet to armią z tego tygodnia niewiele mogę zrobić jeszcze. No on tam sobie pobiega, więcej nie zrobi raczej. Jak silny ty jesteś. Tam i kanolisze ma, czyli nic wielkiego na chwilę obecną. A tytanów nie pobije ze swoją armią. A jeżeli pobije, to straty będą niewarte tego. Może się tak delikatnie wyraża. To jest chyba najcenniejsza kampania z cieni. Też mam takie wrażenie, powiem szczerze. Krakhek ma jeszcze w miarę trudną, z tego co pamiętam. Przynajmniej te początkowe misje. Ale ten... Gelu jest najłatwiejszy. To na pewno, bo Gelu dosłownie wykorzystuje to, że ma strzelc, żeby przechodzić misję w 2 tygodnie. Dobra. Pójdę Clancy spróbować albo Hydy, albo tych. Albo Hydy, albo przez ten portal. Zobaczyć, co tam nie czeka. Nie wiem, czy tam smoków nie było w sumie. Po prostu. A się przekonamy. Dobra, on się bije i niestety zgarnia sporo dobrych rzeczy. Ale na to nic nie poradza. Co jest za hydrami właściwie? Co może być za hydrami? Clancy nie dostanie żadnych fajnych jednostek, bo... są nieulepszone ugem, niestety. Jeden, drugi, żeby powoli smoki zacząć robić. Nie jestem... Czy to nie jest ta głupia misja, w której trzeba oddawać do misji jakiejś chorej ilości smoków? Bo mam wrażenie, że to może być ta misja. No dobrze. Miejski portal. Oh baby. Czy to jest zaskryptowane, że tutaj się dostaje w
Hehehe. Czy ja po prostu przyfalciłem jak Spurwiel w tym momencie? Bo pomyślałbym, że to nie powinno mi ich dać. Ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby to rzeczywiście miało mi to dać. Dobra, wiesz co? Idź, panko. Zobacz, co jest za czempionami. Tunś na wokalu. Sandro, Jok, Final Secret Hack Jam. Wydaje mi się, że ten, że finałowa mogła być nieco trudniejsza, ale... Może źle ją pamiętam w tym momencie. Jak nie znasz metoda. Wiesz, to jest ciekawe, się zapytam, co masz na myśli, że jak nie znasz metoda? Dać tego smoka zamiast czegoś? Chyba nie. Przynajmniej póki mam tyle hydy, ile mam. Medupy. Dużo ich jest? Pojebie mnie. A nawet popierdoli. To już to jest gorsze. Chyba, że też mi środka pomoc dostałem. Że pierwszy miejsce da się zrealizować w mojej miasto, z którego nie masz uciekać. A to coś kojarzę, tylko to się jakoś dość specyficznie robiło, z tego co pamiętam. Krywka, tylko... O kurwa, dużo was tu. Pamiętaj tak, jest ich tu dużo więcej niż się spodziewałem, że będzie. Na szczęście głównie to będę tracił, to chyba te Pegasy, więc trochę potężne whatever. Trochę solo spadło. A wiesz co, wezmę plus do mocy magii. Chcę, żeby Jem wyszła i przeszła przez portal. Ona będzie mogła sobie smoki wziąć. Polanka. Źródło. Ostatni jacy znów się miałem o Amandzie. Wydaje mi się, że te sny są rzeczywiste, że ona kontaktuje się ze mną za pośrednictwem magii. Tak jak sobie radę. Powiedziała mi, że zdobyłam amulet dla Sandra i zgodziłam się pomóc jego panu Etikowi znaleźć kapitan wampira i bottrupa. Szansę się z wściekłości opowiedziała mi też o nekromanckich szniwach i o tym, jak próbuje pomóc żyjącym tu ludziom. Ona patrzyła na mnie swoim pełnymi spokojnymi oczami i poradziła, bym była ostrożna, bardzo ostrożna, bo tym razem będzie inaczej. Oddał mi, bo tym razem będzie inaczej. Co macie przez to na myśli, że będzie inaczej? Chcę odsunąć każde miejsce sobie w granie. Umie to tak. No ale biorąc pod uwagę, jak działa ta kampania, to jest to trochę zrozumiałe jednak. Grupa medup. Weź tego smoka. Przy okazji skocz tutaj, pomoc. Teraz jak o tym myślę, to ja jestem głupi. Mam miejski portal przecież. Lol. Powiedział Shinji. Ale mało.
Znaczy jakoś tak. Dobra, mój master plan na dziś jest taki. Biorę wszystko. Po co następnej kampanii walczy dokładnie z tym? Najgłupsze jest to, że ja pamiętam, jak miałem jedno podejście do misji, w której walczy się z Sandro jako tako. Przepraszam za spoilery, mam nadzieję, że nikt nie będzie to spoiler z 50-letniej gry. Ale pamiętam, że moim problemem było głównie to, że Sandro przywoływał mi setki żywiołaków. Zabiję całą jego armię, ale musiałem zabić jeszcze jakieś 500 żywiołaków ziemi, na które już nie miałem siły i przez to przegrywałem misję. Prawda, Sandro też wtedy umierał, ale no... Sorry. Młyn nie jest odkrycony, dobra. Rozmyślałem dziś o różnych rzeczach. Czasem rozmyślnie unikam myślenia o pewnych sprawach, lecz zbyt mnie to boli, a poza tym poczułem się już związany z tym miejscem. Nie sądzę, że źle jest nienawiść, nienawidzenia lub nie wybaczyć niewybaczalnego. Równie źle jest wówczas, gdy nienawiści zacięce zmieniają człowieka w to, czego nienawidzi i czego nie chce wybaczyć. Nie popełnię znów tego błędu. Nie będę taka jak oni. Lecz czasowo rzucać improwie. To swoją drogą. Czy ja pobiję te czarne smoki? Mam wrażenie, że większa szansa pobije smoki niż tytanów, szczerze mówiąc. I mam wrażenie, że popełniam właśnie duży błąd. Teraz się przekonamy. Mam trochę ochotę zraszować tę misję, bo mam wrażenie, że jestem obecnie silniejszy niż AI i chciałbym to wykorzystać. Tak powiem. Przynajmniej oni się bardzo zawzięli na to, żeby atakować tylko i wyłącznie Centaurę. Jest cały duży plus. To też jest duży plus, nie będę kłamał. Sięgam. Jak się nie staram, to udaje mi się akurat. Naprawdę? To akurat mi się udaje trafić po skocie. Chciałbym, żeby tak mi się udawało w drugą stronę. No dobra, wszystko fajnie. Wszystko spoko. Tylko muszę jeszcze ten drugi garnizon ujebać. Team Bifo tutaj też podświetla, tylko ja jestem ślepy. Czy to się opłaca? Chyba tak. To się nie opłaca, to na pewno. I trzeba przebija wszystko. Nice. Nawet nie wiedziałem, że tak działa w piące. Nie zabij mi żadnej hydry. No chyba za mało zdaję, żeby zabić hydrę. Nice. A jak to jest zaszerzać misję dobrze? To nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Smoki? Smoki.
Tutaj jeszcze nie mogę fortu, a szkoda, ale magazyn, aha. I tu też magazyn. Dobra, i spanko. Tej, zajmij miasto. Potrzebuję many. Na, po prostu pójdę dalej. Dobrze, was tą. Na. Weź to ulepsz. Tak, weź tak. Dobra. Miałem dziwne wrażenie, że tak to się skończy. Sprawdzę też. Są dwa. Mam plan. Mój plan może nie wypalić. Jebane garnizo. One mi obniżają morale, right? Ach, hell. Trochę dużo tych smoków, nie będę kłamał. Trochę za dużo tych smoków, wręcz bym powiedział. I one teraz pewnie mi się rzucą. Yep. O mój Boże, bardzo dużo w postaci. O mój Boże! Chyba pierwszy raz widzę, że ja aż tak bardzo na elfy się zawdzięło ze wszystkich jednostek. Zazwyczaj tak, że podchodzą po prostu i atakują jakiś stack, który jest obok. A nie wszystko rzucają na elfy konkretnie. Fuck off. Nie jestem przekonany, czy to jest tego warte TBH. Dwa syny. Nagasz klawios. Też nagasz. Czy ja tu mam armię? Chyba nie, right? Nie. Znaczy, nie mam do wykupienia, o to mi chodziło głównie. On wejdzie do miasta, on będzie tam biegł. Już się bałem. To silny bohater, w miarę. Ach. To teraz czas na mój master plan. Cześć tam, Mika. Nie wiem, taki dziwny przecież się. Znaczy, żeby nie było, wciąż te za ich plus minus to samo, tylko... Jeden mały eksperyment przeprowadzę. Zastanawiam się, czy to będzie wykonalne, czy to nie będzie wykonalne. Mianowicie chcę tutaj po prostu wejść i zobaczyć, czy broniąc się jestem w stanie to wygrać. Mam wrażenie, że statystyki są dość mocno nie po mojej stronie, ale zobaczymy. Zwłaszcza, że jednak nie ma niczego strzelającego. Poza garnitonem, no oczywiście.
I tego typu armia jak tak, to oni teraz mają właśnie problemem, tak, tak. Powodem, dla którego zawsze uważam, że ta kampania jest dość problematyczna. Bo bardzo często przeciwnicy zdążą nastakować sobie takie dość spore jednak armie. No, nie wygląda mi wygrywalnie, powiem szczerze. To zdecydowanie jest wygrywalne. Jak ona to będzie skrzeszać? Przytopienie na chydy, naprawdę? Ha. Nie podoba mi się to. To powiem wam, że ja tego nie wygrywam raczej. Nawet broniąc się, a myślałem, że może w ten sposób mi się uda. Boże, już się bałem. Na hydrę. Ta, nie ma szans żadnego. Już to widzę. Za szybko mi się skończą garnizony. A ona ma na tyle dużą przewagę statów, że te jednostki tutaj poumierają. O, moment, to telefon mam. A już jestem i to wciąż wyglądało w nieokropnie jak ostatnio, kiedy patrzyłem, że wyglądało. Zastanawiam się, czy zostawienie tego na szybką walkę. Nie przyspieszyłoby tego w nią. Pozdrawiam Zunę, pozdrawiam też Nunę. Nie czuję tego, powiem szczerze. Za dużo tych szkieletów.
Za dużo wszystkiego, będę powiedział. Ależ to im się kończy. O mój Boże, a garnitony nie strzelają tam, gdzie trzeba. Unlucky. To może, podkreślam, może byłoby do wygania bez tego staku. Ten stak sprawia, że to jest nie do wygania, kategorycznie. Tak, że istnieje zero światów, które to wygrywam przez ten stak. Aczkolwiek próba była dobra. Wniosek jest prosty, potrzebuję więcej jednostek. Dobra, przyspieszę to. Mówię jak na to, jak duża dysproporcja była w jednostkach i w statystykach, to poszło całkiem okej. Okay. Jak ta misja się nazywa? Szkolenie samolet? Nie. To nie, szkoda samoleto. Autozapis. Odzyskanie kaptura. Kampania. O, odzyskanie kaptura. To 2B. Nie, jak idzie Somek? Jak na to, z jaką kampanią się używa, to zaskakująco sprawnie bym powiedział. Dobra, to uciekamy portalem, tym razem tutaj po prostu. Bo powiem szczerze, spodziewałem się z początku, że będzie dużo gorzej, a nie jest aż tak źle. Chyba oni sobie zajmą te miasta, ale na to już nic nie poradza. Chyba że. Unless? Czy taka ilość armii zrobi różnicę? Jeszcze dwa klejnoty. Zwłaszcza, że teraz będę miał jednostki strzelające. Są dwa te. I to też jest zamek. Dobra, a ty wracaj tam, bo ktoś musi zgarniać te. Ktoś musi zgarniać smoki. Kwadratowe ronda bez oznaku. What do you mean, kwadratowe ronda? Co autor miał na myśli pisząc? Czy ona mnie tu zaatakuje? Nie. O widzicie, ona mnie tu nie atakuje. Czyli przynajmniej w teorii się mnie boi. Domyślam się, że poza miastem to nie będzie takie fajne, przyjemne i oczywiste, ale... Dajcie mi wierzyć. Gdzie mnie to prowadzi? A, tutaj. Jasne. Boże, to nie... Przecież też jest kwadratowe rondo. Znaczy, to implikuje, że ja kojarzę to jednocześnie. To jest twój duży błąd. Okej, okay, zakajki. I kokosza?
Przepraszam, musiałem. To był okropny żart, nie powinienem długo mówić. No i powiem wam, że z taką armią ta misja wygląda już dużo przyjemniej. Nawet jeżeli nie mogę wykupić każdej jednostki, którą bym chciał. NMC, gdzie do diabła bułakajki? Nie, serio, jakoś kompletnie mi z głowy leciało. Bez pozorów, jeżeli jestem w Olsztynie tam 3 razy do roku i spędzam głównie czas z rodziną, to mogę zapomnieć to, gdzie jest. Chciałbym wiedzieć, że przynajmniej, że mogę. Luna mówi bye bye. Przybył dziś pan ten Sigurd Lodfejed. Co to miała niespodzianka? Twierdził, że był właśnie na łowach, a jednocześnie my go do mnie porozumiewawczo. To była pierwsza okazja, że kiedy mogłam z nim porozmawiać, muszę przyznać, że bardzo go polubiłam. Rozmawialiśmy o lasach, zwierzętach i ludziach. Przed samym diatem powiedział, że chciałby, abym zastanawiał się nad dołączeniem do sił Afli jako bohater walczący w barwach jego lub innego lorda tej krainy. Prosiłbym poinformował go o swojej decyzji w ciągu kilku najbliższych dni. Ciot. A w prawo czy tędy? Tędy. Smoki mogą zabić nawet. Prawie się udało. A któż to? Cześć, Tamika. Ty głupia kurwa. Kopelat. To jeszcze wciąż mnie będą boleć, to jest najgorsze. Więc muszę je zdjąć. A potem mogę z powrotem odlecieć, I guess. Spada coś z moich smoków, na tym ucierpię, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów, czy jak tam się ładnie mówiło. A ja smoków straciłem. Da się jakoś lock sprawdzić? 2. Czyli akceptowalnie. Co nie jestem pewien, czy ja po prostu nie powinienem chcieć do nich podchodzić. Wydaje mi się, że wyjdę na tym razem lepiej. Uczepili się tych smoków. Dispel. To ciekawy dispel. To wracaj tu podaj chyba. To powinno trafić w jawy, prawda? A, o, chociaż mi się udało. To pewnie mi ucieknie w moim życiu. O, nie ucieka jeszcze. Teraz ucieknie oczywiście. Wiem, weź sobie to. Zajmij miasto. Boże, kolejne garnizony. Tu się nie da pracować, ludzie, mówię wam. Jeszcze żeby to chociaż nie były garnizony, które są niewrażliwe na magię, to bym mógł sobie hejter rzucić, bo to... A
Damn the fuck on. Status nienawiści. Oni na elfy. Dobra, to był mój błąd, tak powiem, przyznaję się bez bicia. Nice. Wokiel, przyjacielu. 6, 7, dobra. Żegnam. Puste miasto. Jest tu tam i... tam i kabez armii. Ha. To ciekawe. Nice, min. Mam wrażenie, że powinien się do niego wybiec jako tako, przez to, że ma dużo magii. A z drugiej strony... Fine. Wpierdalaj. O nie. Okej. Zabiję mi dwóch bohaterów. To jest dużo. Mniejsze koszty poddania się. Oj, tak, tak. Poddanie się dla moich bohaterów. Oj, tak, tak. Ale bym się poddał. Mówię wam. Spoiler, nie mogę. No dobrze. To teraz standardowe pytanie. Czy oni gdzieś jeszcze istnieją? Czy tylko, powiedzmy, egzystują? Oczywiście, że istnieją. Chciałem napisać do Lorda Feje teraz po jego wizycie, ale zmusiłem się do odczekania parę dni. Nigdy się odpisałem, że zadość odłączy do sił Avli, ale najpierw muszę dokończyć poszukiwanie artefaktów dla Etika. Sądzę, że to zrozumie, niedługo się przekonamy. Fancy. Weź się, Litwej. Nice. Czerwony przegrywa. To teraz tylko problem jest tej natury, że trzeba ogarnąć, gdzie jest artefakt, który musimy znaleźć. I chyba wypadałoby podawać to. Jeżeli dobrze kojarzę tę misję, to powinienem podawać w miastach smoki. Jeżeli ich jeszcze nie mają. Aczkolwiek mogę też źle kojarzyć, żeby nie było. Dobra, weź sobie stąd. Nie, to chyba nie jest ta misja jeszcze. Teraz jak o tym myślę. Mogę śmiałbym się, by się okazało, że amulet tutaj po prostu tam leży. Widywałem już nie takie cudowne rzeczy. Ubiję takie oświetlenie. Są artefakty same od początku. Wiele smoków. Nie tak dużo. Myślałem, że będzie ich więcej, powiem szczerze. Jak mi tak mówił, o, wiele smoków. Dok. Lecę heal. Cztery tysięcy okupu, jasne. Terek, oddawaj kaptur. Clancy pewnie nie będzie mógł już dzisiaj, co? Yep. I miejski portal do Leaf Hall miał trafić kaptur. Teraz łatwiej udało ci dostarczyć twój cenny budynek w nienaruszonym stanie, wygrywasz. Esa.
Aby wygrać kampanię, musisz dostarczyć buty trupa do miasta, z którego startuje GM. Jeżeli GM lub klan przegra bitwę, to zgubę buty przegrasz. A nie mogę awansować powyżej 25, ale GM będzie korzystać z zdobytego doświadczenia umiejętności w jakiejś następnej kampanii. Czyli też tego tej pory nie mieliśmy, że bohaterowie przychodzą między kampaniami. W każdym razie, na dziś tutaj skończymy. Ostatnią misję zrobimy sobie za tydzień. I wydaje mi się, że od razu, jak dobrze pójdzie, to przebijmy całą kampanię Gelu, ale to jeszcze zobaczymy. Chciałbym wiedzieć, że tak będzie. Także widzimy się w poniedziałek na DDS-ie. Tak czas, trzymajcie się po. Cześć!